Boże, jak ja wyglądam. Dodać... Aga, tu są drzwi. Bardzo, ale to bardzo sfailowałam. It should be illegal. O, wałek. O, cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. Witam w zupełnie innym ustawieniu mojej rotacji kamery, dlatego że dzisiaj będzie zupełnie inny film. Dzisiaj w końcu, słuchajcie, nagram film z Takisami. Wspominałam o nich przy okazji haulu ze Stanów, jak przyjechałam i po prostu zobaczyłam te Takisy akurat w Puerto Rico na stacji benzynowej i po prostu tak się ucieszyłam, bo kiedyś oglądałam na YouTubie mukbang, czyli wiecie, duża ilość jedzenia, jedzenia przed kamerą. Właśnie z udziałem tych Takisów, niebieski makaron, proste Takisy, sos serowy. O! Stwierdziłam, że muszę to koniecznie odtworzyć i udało mi się zdobyć te Takisy, więc dzisiaj spróbuję zrobić własnoręcznie niebieski makaron z niebieskim serowym sosem, właśnie z tymi chipsami i jeszcze posypany tymi chipsami. Chcę to zrobić z tego przepisu, który znalazłam w internecie. Zobaczyłam to i po prostu nie mogłam się oprzeć. Spójrzcie tylko na to. Góra po prostu niebieskiego makaronu, chipsy, wszystko tam jest. I tak mnie to zaciekawiło, że pomyślałam, wow, jak gdyby muszę to odtworzyć. Jedyne co, to to, że nie będę używała takiej ilości produktów, bo nie ma w ogóle opcji, żebym coś takiego zjadła. Podejrzewam, że z tego co zrobię i tak nie zjem tego do końca, ale wieczorem idę się spotkać z moimi przyjaciółmi i spróbuję im to zabrać, w sensie zabrać to ze sobą do nich i poczęstować. Więc to zobaczcie na końcu odcinka, a teraz przejdźmy do produktów. Jak już widzieliście, są chipsy Takis i ja mam ich 3 opakowania. Mam nadzieję, że to wystarczy. Dodatkowo do tego jest baza makaronowa i w tamtym przepisie widziałam, że on używał makaronu z tej samej firmy, więc po prostu zrobię dokładnie taki sam makaron. On użył 8 paczek, a ja użyję tylko 3. Dodatkowo, żeby zrobić masę serową, będę potrzebowała sera. I tak się zastanawiałam, jak zrobić najfajniej, najłatwiej, tak wiecie, najprościej, taki sos serowy. I użyję tutaj serka topionego, takiego do smarowania kanapek. Zacznę też od 3. Mi się wydaje, że 3 opakowania będą spoko. Jaram się jak 150, bo po prostu mam nadzieję, że to wyjdzie super. Pierwsza rzecz, którą muszę zrobić, to ugotować makaron. I akurat tak się złożyło, że mam taką specjalną, proszę bardzo, możecie zobaczyć, specjalną, przenośną płytę grzewczą i mogę to robić tutaj u mnie w studio. Nie wiem, jak to się stało, ale dzięki mamo, bo to dostałam od mamy. Serio, mamo, przydaje się. Więc tutaj będę gotować makaron i żeby był niebieski, pomyślałam, że dodam barwnika do wody. On w przepisie robił tak, że dopiero po ugotowaniu makaronu dodał jakby barwnika, ale ja wiem, że właśnie jak się gotuje makaron w jakimś kolorze, to ten makaron robi się bardziej kolorowy. Wiecie, on nie jest tylko z zewnątrz taki pokryty, ale on jak gdyby wciąga ten barwnik. Mam tutaj mocarne barwniki w proszku. Serio, barwnik w proszku jest tak silny, że jak nigdy nie używaliście, to od razu wam mówię, jest mega silny. Jak potrzebujecie dobrej mocy barwnika, barwnik w proszku. Oh yeah. Proszek wygląda jak fioletowy, ale uwierzcie mi, że jest niebieski i to zaraz zobaczymy tutaj. Troszeczkę najpierw. O, mówiłam, że jest mocarny. Mówiłam. Jak to się rozkłada w ogóle? Wow, to żyje własnym życiem, ale super. Wow, wow, to jest dokładnie taki kolor, jakiego potrzebowałam. Wezmę łyżkę, przemieszam tą wodę i mam nadzieję, że... O, ale ładny kolor. Mam nadzieję, że to będzie wystarczająca ilość. Dobra, może jeszcze troszeczkę, bo to musi być naprawdę... To musi być niebieski makaron, to musi być mocarne, to musi być widać, że to jest niebieski makaron. Podejrzewam, że jak się ugotowało w tym jajko, to też byłoby takie niebieskie. Już nie mogę doczekać. Dobra, wodo, szybciej się gotuj. If you are it later. No dobra, woda się zaczyna gotować, więc ja zacznę otwierać moje rameny. Tutaj na instrukcji jest napisane, że je się gotuje przez 5 minut. Tak wygląda. To jest trochę inny w ogóle makaron niż takich, wiecie, naszych dostępnych zupek chińskich, takich firm, które znamy. Bo ten makaron właśnie trzeba gotować i on jest o wiele fajniejszy w konsystencji. On jest naprawdę prawie jak taki normalny makaron. Jest super, bardzo wam polecam. Właśnie takie koreańskie zupki chińskie, bo one są właśnie zupełnie innej jakości. Mamy jeszcze 2 saszetki z bardzo ostrymi rzeczami. Tu jest bardzo ostry sos, a tu są bardzo ostre przyprawy. Te saszetki najpewniej dodam potem do sosu, żeby sos miał przy okazji jeszcze taką pikanterię, a nie tylko był po prostu serowy. Sprawdźmy może na jednej, czy to w ogóle barwi ten makaron. Wow. Wow, ale tu jest piękny kolor, a potem jak wyjmuję, to jest taki zielonkawy. Mam nadzieję, że to mimo wszystko wchłonie. Nie wiem, czy będzie wystarczająco wody.
O, trzeci mi się nie zmieści na pewno. Chyba muszę dolać więcej wody, ale on się wtedy przestanie gotować. Oh no, fail gotowania. Chyba, że zrobię tylko z dwóch. Nie chcę nakarmić ludzi, zrobię z trzech. Dobra, wrzucę ten trzeci. No dawaj. Ach. Okej, ten rozłożę po bokach, ale zdecydowanie potrzebuję więcej wody. No dobra, muszę przyznać, że gotowanie makaronu w niebieskiej wodzie jest całkiem dziwnym doświadczeniem i naprawdę wygląda to bardzo interesująco. Więc niech się jeszcze trochę gotuje, chyba jeszcze zostały mu 3, no nie, 1,5 minuty. Myślałam, że 3. Ha, czas szybko leci z wami. Dobra, minęło 5 minut i makaron rzeczywiście jest niebieski, więc jaram się, że się udało, bo ja naprawdę robiłam to totalnie na czuć. Więc teraz odsączę tą wodę, zaleję makaron zimną wodą, żeby się jakby, wiecie, dalej nie gotował. No i słuchajcie, mamy to, niebieski makaron. On wygląda tak super, że aż nie wiem co powiedzieć. To jest naprawdę niebieski makaron, wow. Więc to jest pierwsza część, on teraz sobie może postać trochę na boku gdzieś. I czas przejść do sosu. Tak jak wam mówiłam, sos będzie na bazie serka. Ogólnie jest to syf, jeżeli chodzi o jakość jedzenia, natomiast do sosów serowych, mua, najlepsze. Mówiłam wam o tym, że ten barwnik jest mocarny. Mówiłam. I zapomniałam o tym, jak to szykowałam. Powinnam założyć rękawiczki jak profesjonalny kucharz. Ale tego nie zrobiłam i teraz babcia będzie się zastanawiała, dlaczego mam niebieskie palce. Więc teraz? Nie wiem w ogóle, ile tego użyć. Na pewno 2 opakowania. Nie wiem, czy 3. Ale... okej. Okay. Chciałam powiedzieć, o, mam niebieski barwnik na łyżce, ale tu akurat niebieski barwnik i tak będę dodawać, więc nie jest to za duże o. Nie wiem jak to się stało, bo nawet tego barwnika tutaj nie było, ale po prostu wiecie, wpadł jakiś taki okruszek, może jak zdmuchiwałam z ręki czy coś. Barwniki w proszku są bardzo niebezpieczne. Chyba 2 opakowania wystarczą. Jak tak patrzę na ilość tego makaronu. Dobra, niech on się tutaj podgrzewa, żeby był płynny. Albo przynajmniej bardziej płynny. Ja w ogóle muszę się wam przyznać, że jeszcze nigdy nie robiłam sosu serowego. Jakiś tak nie jestem fanką do końca, więc jak gdyby trochę nie wiem co robię, ale słyszałam, że jest to bardzo prosta sprawa, typu, że po prostu wystarczy go podgrzać. Można dodać trochę wody albo trochę mleka, żeby wiecie, tak rozrzedzić. Na razie on rzeczywiście zaczyna się robić trochę bardziej płynny, ale wydaje mi się, że mimo wszystko jest za gęsty na to, żeby to był, wiecie, sos. Więc dodam trochę gorącej wody i zobaczymy. Trochę się rozlało. Dobra. Trochę się zaczyna łączyć z tą wodą. No i wydaje mi się, że zdecydowanie na taką ilość, ta ilość sera wystarczy. W razie co dodam jeszcze trochę więcej serka, bo tutaj akurat nie będzie z tym problemu, mi się wydaje, po prostu się doda też więcej barwnika. Więc skoro to już się gdzieś tam rozgrzewa i trochę roztapia, czas znowu dodać barwnik. Znowu ten sam, znowu będę brudna, ale teraz to już nie ma znaczenia, bo i tak jestem brudna. Więc uwaga, sypię trochę. Tak jak wam mówiłam, on jest bardzo mocarny. I uwaga, magic. Ne, 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 ne. Oh yeah. Z jak ja uwielbiam takie rzeczy. Boy oh boy. Serio, piękne to jest. Wow. I serio, nie wiedzieć czemu, mimo to, że to jest niebieskie i normalnie niebieskie jedzenie jest jakieś mega zachęcające, to po prostu aż mi zaczęła ślina cieknąć. Naprawdę. Oh wow. Oh wow. Myślę sobie, że ten makaron jest taki niebieski, a to opakowanie jest takie bardziej fioletowe. Co by było, jakbym dodała trochę fioletu do tego, żeby ten kolor, wiecie, sosu tak się wyróżniał. Najgorsze jest to, że nie wiadomo ile dodać, żeby nie było za mocno. No i teraz trzeba dokładnie wymieszać, bo też te proszkowe barwniki się dłużej rozmieszowywują. Oh, wow. Serio, to tak pięknie wygląda. Wygląda trochę jak ser sos z gumy jagód. Smaku to nie zmieniło w ogóle. O! Zapomniałam, że miałam dodać przyprawy. Tylko one chyba są czerwone z tego co pamiętam, więc to akurat może trochę zmienić kolor. Ale zaryzykuję, bo nie chcę, żeby wiecie, ten ser był, znaczy ten sos był po prostu serowy. Chciałam, żeby jednak był taki trochę bardziej pikantny. No i zobaczymy jak to zrobi naszemu sosowi. Możliwe, że wszystko zepsuje. Wow, ale ten sos jest ciemny. O, dobra, co to zrobi? O nie, nie, nie mówcie, że teraz będzie zielone. Oh no, robi się zielone. Chyba wszystko zepsułam. Nie wiem, czy nie będę musiała tego zalać barwnikiem.
Ale dobra, nie robi się taki bardzo brzydki, tylko no jak dodam więcej, no to się zacznie robić brzydki. Zobaczę, czy w ogóle cokolwiek czuć w tym momencie, w sensie, wiecie, smaku. O! Wow, naprawdę dało. Naprawdę dało, ale jeszcze nie ma, nie ma tej pikanterii, więc dodam jeszcze troszkę. Okej, dodałam trochę więcej niż troszkę. Więc będzie brzydki kolor, będzie bardziej ostra i sos się będzie odróżniał rzeczywiście, bo ten po prostu będzie zielony. Dobra, może dodam jeszcze trochę niebieskiego barwnika, bo nie chcę takiego zielonego, naprawdę. Nie chcę zielonego sosu, to miały być niebieskie takis. Czy ja trochę przesadziłam? O, zbiorę trochę tego barwnika, bo boję się, że... Wow, jaki on jest śmieszny, że on jest taki metaliczny. No, bo tutaj by było grubo, ale chcę mieć niebieski, niebieski sos. No dobra, teraz ten sos naprawdę będzie niebieski, przy okazji będzie miał smak, będzie pikantny, kurczakowo-serowy, perfekcyjnie. Dobra, więc wydaje mi się, że teraz ten sos jest już gotowy, bo ma i kolor, i smak. Wow, wyobraźcie sobie przyprawę taką jak kurczak, w sensie przyprawę taką kurczakową, plus ser, plus pikanterię. To jest ten sos. Tylko nie ogarnęłam, Jezu, jaka jestem głupia. O nie, to będzie tak ostre. Nie ogarnęłam, że te takis są ekstremalnie ostre. I jak zamierzam je dodać do sosu, to bardzo, ale to bardzo sfejlowałam. Tak wygląda moje życie w tym momencie, to jest sytuacja na teraz, więc po prostu odstawię to na bok. I chipsy. To jest ogólnie dodatek do naszego sosu. Po raz pierwszy zobaczę, jak wyglądają. Po raz pierwszy je otworzę, bo jeszcze tego nie widziałam. Uwaga. O. Nie wiem, czy to z barwnika, czy to z tych chipsów, ale wyglądają w ten sposób. Wysypię je na talerzyk. Okej. O dziwo wyglądają mniej zachęcająco niż mój makaron i mój sos. To może być tylko złudzenie, bo mogą być cudne, przepyszne. Ja w ogóle oryginalne takis uwielbiam całym sercem, więc zobaczymy, jak smakują te. Wydaje mi się, że smakują tak samo jak te właśnie normalne, tylko mówię wam, że one są bardzo ostre. One są kwaśne i ostre jednocześnie. O, Boże, jak ja to dodam do tego sosu, to ja umrę. No ale dobra, teraz fun part, czyli te chipsy przesypuję do woreczka strunowego. Wtedy to wezmę całą paczkę. Bye. O, wow, niebieska w środku. A ciekawe, czy mam niebieski język. Mam niebieski język i niebieskie ręce, o Boże. Więc jedna paczka takisów i uwaga, uwaga, wałek. Teraz brace yourself, bo... Ciekawe, czy sąsiedzi przyjdą. Ale niech sobie nawet nie myślą, jak oni robią remont, ja nagrywam, to teraz ja nagrywam i oni to słyszą. Tak jest. Zastanawiam się, czy to jest wystarczająco pokruszone. Fajnie, żeby był taki delikatny crunch w tym sosie, wiecie o co chodzi. Dzięki wałku. Wałek od babci. Kuchenka od mamy, wałek od babci. Wszystko zostaje w rodzinie. Uuu. Pierwsze co poczułam, to o dziwo kwaśność, ale czuję też ostrość. O, teraz zrobiłam sobie profesjonalną mukbangową podstawkę, żeby mieć to jedzenie blisko siebie, żebyście wy wszystko dobrze widzieli. Więc zacznę od makaronu. Uwaga. W ogóle, właśnie chciałam wam powiedzieć, że te paznokcie, bo tak bardzo dużo osób pyta, czy w tych paznokciach w ogóle można żyć, czy wszystko można w nich robić, itd., itd. I powiem wam, że owszem, można wszystko w nich robić. Jedynym problemem, który mam z tymi paznokciami, to jedzenie pałeczkami. Dlatego, że ten paznokieć jest na tyle długi, że te pałeczki mi się nie domykają do końca. I to nie jest wtedy proste. Ale to jest jedyna rzecz taka i nie muszę jeść pałeczkami. Ale nałożę sobie ten makaron teraz. O, wow. O, wow. Wow. Mega. Dobrze, mamy sos serowy, taki gorący. Sobie zaleję gorącym serem. Jezu, jakie to jest super. Jak to pięknie wygląda, jak ja to będę jadła. Boy, oh boy. Niebieski makaron. Oh yeah. Serio, to mnie tak satysfakcjonuje. No dobra, już po prostu czuję zapach tego makaronu, bo mam go pod samą twarzą. Więc teraz czas na sos serowy. Powinien być jeszcze cieplutki, bo cały czas stał i się grzał. Dobra, i teraz czas wyłożyć sos na makaron. Wow, są prawie w tym samym kolorze. Chciałam, żeby się trochę różniły, ale teraz przynajmniej po prostu będzie tylko niebieski. Jakby, wow. Oh yeah. Ser, płynny ser, wow.
Nie, nie wierzę w to. To jest jakiś kosmos. Jak widzicie, jest tego sporo. Teraz to przemieszam, żeby zobaczyć, czy jest wystarczająco sosu, ale coś mi mówi, że jest wystarczająco sosu. Wow, jest to też bardzo gęste. Nie wiem, czy nie muszę... Ale to się ciągnie, że ja tego nawet nie dam rady zjeść. To się tak skleiło, słuchajcie, what? Tego jest tak dużo i to jest tak gęste. Na szczęście mam jeszcze trochę gorącej wody, więc dosłownie dam jej odrobinę. Użyję tych pałeczek, tak wiecie, do przemieszania, bo inaczej nie dam rady tego zrobić. Oh yeah, better. Ale jakie to jest satysfakcjonujące. Muszę to tak, żeby... O, wow. Ej, to jest totalnie jedzenie na imprezę, naprawdę. Serio, i idealne proporcje naprawdę tego sera jest tak dobrze, że cały ten makaron jest pokryty, ale nie pływa to w tym serze, tylko po prostu właśnie jest taki sos serowy. Wow. I w takim razie czas dodać... Złamała mi się pałeczka! To jest tak gęste, że mi się złamała pałeczka. Jest to bardzo przykre, bo jest to pałeczka z Tajlandii. No ale dobra, trudno, to oznacza, że po prostu ten makaron jest bardzo gęsty. I teraz muszę dodać tylko tego takis. Uwaga! To jest taka posypka i jeszcze chcę dodać cały takis. Wow! Muszę przyznać, że jakkolwiek dziwnie by to nie wyglądało, to jestem dumna z tego dania. Wygląda dla mnie apetycznie, w sensie tak, że chciałabym to zjeść. Może niestandardowo, bo jest takie trochę niebiesko-żółto-zielone, ale mimo wszystko ja cały czas się ślinię. Jak gdyby moje ślinianki pracują na 1000%. Chciałam tylko zrobić krótki update moich palców. Wyglądają one w ten sposób. Nawet z tej strony mam brudne ręce. I z tego co pamiętam, te barwniki naprawdę nie chcą się za bardzo domywać, więc nie wiem, ile jeszcze będę nosić takie niebieskie ręce, ale trudno. Wydaje mi się, że pałeczki też są do wyrzucenia, ale i tak jakby ta się złamała, więc bye. I biorę nowe. Hej! Okej, muszę wam powiedzieć, że nie mam pojęcia, czego się spodziewać. Wiem tylko, że będzie słone, serowe i pewnie ostre, ale czy to będzie dobre? Podejrzewam, że ta chrupkość z tym makaronem może być naprawdę super, więc spróbuję... O Jezu, jak ja mam to zjeść? Ten makaron jest bardzo długi i w zasadzie nie mogę jeść pałeczkami przez te paznokcie. Dobra, ogarnę to, ogarnę! Wow, aż tego nie chcę zanosić innym ludziom. Jak to? Wow. Czekajcie, muszę jeszcze zjeść z chipsem. Takim dużym. Wiem, że jestem czarna niebieska. O Boże, jakie ostre. No, myślę, że głównym minusem mimo wszystko jest to, że to bardzo mocne barwi. Jest się bardzo mocno niebieskim. Ale jeżeli chodzi o smak, okej, wiem, że to wygląda naprawdę dziwnie, ale słuchajcie, makaron z sosem serowym i z chipsami na wierzchu to jest jakiś hardcore. To jest odkrycie mojego życia w tym momencie. Jest to tak dobre. Ta konsystencja makaronu i nie przeszkadza mi to, że ono jest zimne, w ogóle wow, to jest tak dobre. Serio. Jedna z lepszych rzeczy, które ostatnio jadłam. No więc tak, z minusów to, że bardzo mocno barwi i drugi jest też taki, że jeżeli ktoś nie lubi ostrego, to to będzie dla niego zdecydowanie za ostre. Może jakbym nie dodała tej ostrej saszetki z ramenu, to wtedy byłoby lepiej, ale teraz jak gdyby i sos, i ta posypka, i jeszcze te chipsy są ostre, więc jakby to są dwa minusy, ale poza tym to jest tak dobre, że aż nie wiem, naprawdę nie wiem co powiedzieć. Jakbyście robili halloweenową imprezę na przykład, to to byłoby idealne na halloweenową imprezę. Zobacz, jak to wygląda z bliska. Usta, zęby, no jakby mam teraz zielone zęby, ale język wygląda super. Taki halloweenowy na maksa. No dobra, ale jak gdyby mniejsza, po prostu to jest przepyszne. I zastanawiam się naprawdę, co powiedzą moi znajomi, jak właśnie przyniosę taką, wiecie, taką paterę z tymi chipsami na górze i oni będą mieli takie... A co to nam przyniosłeś do jedzenia? Serio, zastanawiam się, jaka będzie ich reakcja. Nie planowałam tego przy, jak gdyby zanim zaczęłam nagrywać odcinek, tylko dopiero w trakcie sobie pomyślałam, to jest tak dużo jedzenia. O, ale byłoby fajnie, jakbym to przyniosła znajomym też, bo ja sama tego nie przejem. Zjem jeszcze parę gryzów, dlatego że to jest zbyt dobre. Natomiast wow.
Makaron z chipsami, serio. Makaron z chipsami. Nie mam więcej pytań. Dobra, jesteście gotowi? We are ready! Dobra. Dobra, uwaga. Wow, I like the color. I co? Ogi, czemu nic nie mówisz? Czemu nic nie mówisz? The blue one is too acrylic blue. Like the oil paint. To jest jedzenie. Aga, co to jest? To jest jedzenie. To są chipsy? Tak. Już ci pokazuję. Zrobiłam makaron z takisami. Co, jak, może jakby nie to, że ci ufam. jako bestii, to bym powiedziała, że koniec. Bym po prostu wyszła. Bo wygląda to niebiesko. To są niebieskie takisy. Będziesz chciała spróbować? Spróbujecie? Spróbujemy. Spróbujemy. O, ale spoko pachnie. A, widzisz. Tak trochę pikantnie. Mukbang. Dawajcie okay, z posypką. No. With the sprinkles, you said, okay, right? I want to put it in my get the sprinkles. I want to try it at the same time as you. Dobra, uwaga, 3, 4. It's crunchy. Co, lepsze niż myślałaś? Wiele lepsze. It's nice. It's kind of like, yeah. Jest taki serowy, ale jednocześnie z chrupaniem i ten makaron jest taki dobry. Makaron jest zajebisty. No. Girl, the color is just like, right? It's like alien, UFO kind seriously, of like eagles. I like it. Smakuje mi. Na pewno jest ostre. No. Już bym nawet nie wiedziała, że tylko pikantne, ale ostre. Bo nawet jak to jest, już czujesz jakiś po prostu nosem wychodzi taka para. Ale jest super. Naprawdę, ja jestem pod wrażeniem. A już myślałam, że to będzie taki moment, gdzie powiem Aga. Tu są drzwi. Tam są drzwi. No. Pokaż język, masz niebieski? A, już nie tak bardzo. Naprawdę? No, tylko sama gotówka została. Masz no, naprawdę? Muszę zjeść więcej. Try it! This try looks with like the sprinkles. Try it with the sprinkles. Yes. Is this like leftover cereal? No! Let's color it. Ponieważ paru. Ponieważ bolognese. What? Oh, it's noodle. Why is it spicy? Because it's spicy Yay. Noodle. You're, when blue was supposed to be like, you know, so, you know, sweet or something. It's made with those. It should be illegal. Because you think this is sweet, and this is actually spicy. Do you like it though? I'm kind of confused because I kind of like it. That's what I heard. Right? Yes. As you keep eating it, it just gets better and better. Yeah, yes. True. I think I like it. Seriously? I think I like it. Whoa. I'm actually surprised. Mam nadzieję, że taki niecodzienny odcinek się Wam podobał i pamiętajcie, że na tym kanale widzimy się w każdą środę, a na kanale Beauty, gdzie na przykład robię takie makijaże, widzimy się w każdy piątek. Więc dzięki piękne za oglądanie, do zobaczenia i pa pa, pa 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 pa. A jeżeli jeszcze chcecie zostać na YouTube i oglądać go dalej, to możecie sobie kliknąć któryś z tych dwóch filmów po prawej stronie do wyboru do koloru, a jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to możecie to nadrobić klikając tutaj w moją okrągłą twarz. Dziękuję pięknie i pa pa.